Siemano, witam serdecznie w aktualnościach ze świata PlayStation. Powoli zbieramy kolejne informacje a propos nowego PS Plus, która to usługa już wystartowała w Azji, a u nas nastąpi to 23 czerwca, czyli za niecałe 4 tygodnie, więc już w sumie niedługo. Do tego momentu jednak faktycznie sporo grania było u mnie w mijającym tygodniu, aż sam się nawet zdziwiłem z tego powodu, ale o wszystkim tym w moich nowych, dokładnie takich samych jak poprzednio okularach opowiem Wam w najlepszym skrócie newsowym PlayStation, jaki istnieje, czyli PS News. Uderzcie w dzwonek, wspieracie nas w ten sposób, abyśmy mogli wspierać Was takim oto sprytnym skrótem wydarzeń. Dziękujemy Wam bardzo za to, no bo bez Was nie byłoby nas, a ja już bez zbędnych ceregieli odpalam tak zwany catchphrase i to oznacza, że lecimy z tematami. W tym tygodniu były właściwie dwie najważniejsze premiery. Pierwsza z nich to Sniper Elite 5, czyli przygody bohaterskiego snajpera aliantów mocno za linią wroga, którym w tym przypadku są niemieckie wojska w trakcie trwania II wojny światowej. W tej części trafiamy do Francji w 1944 roku i tam podejmujemy współpracę z ruchem oporu, aby jak najbardziej uprzykrzyć życie przeciwnikowi na okupowanych terenach. Historia jest, aczkolwiek przyznam, że ma ona dla mnie w tego typu grach marginalne znaczenie, więc pozostawiam Wam ją samemu do odkrycia. To, co natomiast ma dla mnie duże znaczenie, to mechanika w grze, a pod tym kątem w dużej mierze jest tutaj bardzo spoko. 9 różnych map w trybie fabularnym to swoista piaskownica usłana wrogimi żołnierzami i różnej maści celami, które musimy, wiadomo, zlikwidować. Dowolność jest tutaj bardzo duża w tym, co i jak ogarniamy, ale faktycznie zawsze musimy kogoś lub coś zniszczyć. Naturalnie idąc z duchem tytułu, najważniejszym aspektem jest korzystanie z broni snajperskiej. To, co jest dla serii charakterystyczne, to gdy oddamy poprawnie strzał, to kamera leci w tryb slow-mo z dodatkiem rentgena przy trafieniu i wszystko to wygląda bardzo fajnie. Tym samym stajemy się świadkami poezji ruchu i zniszczenia naszego autorstwa. I nadal po latach wygląda to mocno. W piątej części znacznie rozbudowano system kustomizacji broni, a tak na marginesie to w ogóle warto dokładnie zwiedzić poszczególne mapy w poszukiwaniu nowych celów lub pokaźnej ilości różnych dodatkowych znajdziek. Same lokacje natomiast są bardzo rozbudowane, więc jest co zwiedzać. Nowością jest tryb, w którym możemy się wedrzeć do sesji innego gracza online i jako wrogi snajper zapolować podstępnie na przeciwnika. No a w temacie innych trybów można grać w koopie, w trybie fabularnym, odpalić sobie swoisty tryb hordy lub typowe potyczki multi, gdzie w jednym z nich na przykład obie drużyny są oddzielone od siebie jakąś przeszkodą naturalną, co zmusza wszystkich, aby skupiać się wyłącznie na pojedynkach snajperskich. Tutaj uwaga, polecam najpierw przez lornetkę patrzeć, a potem przez lunetę broni. W Piątego Snajpera graliśmy na streamie ostatnio i powiem Wam, że pierwsze wrażenia były znacznie odmienne od tych, które miałem później. Ogólnie gra na średnim poziomie trudności była dla mnie po prostu za łatwa i przełączenie się na tryb realistyczny, gdzie wrogowie stają się bardziej ogarnięci, a HUD zostaje wyłączony, stała się dla mnie o wiele bardziej zajawkowa. Po ponad 6 godzinach w trybie realistycznym stwierdzam, że jest to jednak całkiem spoko gra, więc polecam jak najbardziej, jak lubicie produkcje, które dają Wam swobodę kombinowania. No i oczywiście widowiskowe strzelanie do niczego niespodziewających się przeciwników. Drugą super ważną grą są nowe przygody Kangurka Kao. Nie będę Wam ponownie zdradzał fabuły, bo super ważne rzeczy się tam dzieją. Nie chcę po prostu Wam niczego spoilować, ale Kangurek Kao musi kogoś uratować, a zrobi to testując swoje 12-uncjowe rękawice na twarzach złośliwych potworków. Skaczemy, zbieramy żetony, różne kryształki, jakieś tam kamienie, otwieramy sobie drogę do kolejnych etapów, czasem walczymy też z jakimś bossem. I jest ogólnie miło i skocznie. Nikt nie widział? Miałem szczęście. Nie chciałbym, żeby to trafiło na Kangutuba. Pragnę zawiadomić, że gra jest przyjemną, prostą i kolorową platformówką, w której także czasami wydarza się jakaś prosta zagadka zręcznościowo-terenowa do ogarnięcia. Więc ogólnie jest całkiem miło i fajnie. Kangurek Kao jest grą dostępną w niższym przedziale cenowym, co jest słuszną propozycją, no bo tak jak mówię, podczas zabawy da się wyczuć, że jest to taka mega solidna, prosta gra, która wie czym jest i wyżej niż to czym jest nie podskakuje. I nie rozumiem tym samym narzekań na jej temat niektórych negatywitronów. Wszyscy wiemy z czym mamy do czynienia, to nie jest Ratchet i Clank, ale to jak najbardziej jest ok, da się w to przyjemnie pograć. Także i w te produkcje graliśmy na streamie, więc jak mi nie wierzycie, no to ten link wskaże Wam właściwą drogę, no i możecie przekonać się sami, jak było. A tak na marginesie to stream kończy się pogromem świnki Pepy, więc tym bardziej polecam obczaić sobie ten osobliwy stream. Jestem Kao, syn Kobiego. Przyszedłem tutaj skopać ci tyłek i rzuć gumę. I skończyła mi się guma. Szybka zajawka a propos rozpoczętych Days of Play. Naturalnie z tej okazji w PlayStation Store pojawiła się specjalna selekcja gier, które otrzymały zniżki sięgające 60%. Sprawdźcie, bo kilka klasyków da się wyciągnąć w bardzo fajnej cenie. A co więcej, w wybranych sieciach handlowych, w rzeczywistości naszej, która nas otacza, obowiązuje też zniżka na pady DualSense we wszystkich, w tym też i nowych kolorach. Więc jeśli polowaliście na przykład na czarnego lub fioletowego DualSense, teraz jest bardzo dobry moment, aby powiększyć swoją kolekcję padów. Zanim przejdziemy do konkretnych, szybkich newsów, które są szybkie, trochę sprzątania in-house tak zwanego, czyli informacje dotyczące bezpośrednio naszych gier lub aktywności. Do GT7 wjechał darmowy majowy patch 1.15, a w nim Toyota GR010 Hybrid z 2021 roku, Suzuki Vision Gran Turismo oraz Roadster Shop Rampage. Przypominam, że Gran Turismo to nasze flagowe wyścigi, które są cały czas rozwijane. W poprzednim patchu także dorzucono nowe samochody i wariant trasy. Model jazdy w tej produkcji jest bardzo spoko, więc jak brakuje Wam w kolekcji świetnych, realistycznych, takich semi-realistycznych motowyścigów, jak to się mówi, GT7 dostarcza. Na oficjalnym Twitterze PlayStation pojawiła się informacja o kolejnym pokazie State of Play, który odbędzie się z czwartku na piątek o północy. Co będzie, to nie wiem, ale zarzucę od razu Wam sugestie. Biorąc pod uwagę, że jest to nasz dzień streamowy, czyli czwartek, to czy na przykład nie chcielibyście obejrzeć ze mną wspólnie tego pokazu na streamie? Jak tak, to dajcie znać, jak nie, bo idziecie spać, w końcu to okolice północy, to też dajcie znać. Myślę, że coś rozkminimy w tym temacie. Tak jeszcze w temacie nowego PS Plus, jako że usługa wystartowała, jak już mówiłem, w krajach azjatyckich, to pojawiają się pierwsze rozkminy na ten temat w różnych serwisach, aczkolwiek chcę Was uspokoić, szerzej i dokładniej ofertą tą zajmiemy się mniej więcej w rejonie jej premiery, czyli 23 czerwca, no bo tego dnia nowy PS Plus pojawi się u nas. Od razu też zajawiam, że na naszych streamach będziemy regularnie sprawdzać, jak śmigają klasyki w oparciu o konsole nowej generacji. Pojawiły się też informacje o tworzeniu kolejnych seriali i filmów opartych na markach PlayStation. Chodzi tu o Horizon, God of War i Gran Turismo. Ale tym tematem, tak już totalnie na poważnie, szerzej zajmiemy się w swoim czasie, wink wink, jak będzie więcej konkretów po prostu. I teraz tak zwany wrażliwy temat. Podjęto wiele decyzji na temat ulepszenia Battlefield 2042 i pierwszego sezonu, który już zacznie się niebawem. W zeszłym tygodniu na blogu EA twórcy wrzucili opis znaczących zmian, które zostaną wprowadzone do gry. Link do filmu wrzucam na górę, bo to 15 minut mięsa. Ale tak w dużym skrócie to w kwestii map wrzucono na nie o wiele więcej różnych barier, przeszkód czy elementów, które dają po prostu więcej możliwości osłonienia się lub schowania przed ogniem wroga. Co też ważne, na niektórych z nich zmniejszone zostanie pole działania i skrócono odległości pomiędzy flagami. Wszystko to, aby bardziej skoncentrować akcję. Aczkolwiek zmiany te będą pojawiały się w tym i w kolejnych sezonach, czyli trochę poczekamy. W trybie Conquest zmniejszona zostanie ilość graczy ze 128 na klasyczne 64. Tryb Hazard Zone z kolei dalej będzie dostępny w grze, jednak twórcy nie przewidują na razie mocniejszego rozwoju tej formy rozgrywki, bo jak sami to określili, nie pykło. Specjaliści zostają, ale zostali poddani cyfrowemu zabrudzeniu, więc nie są już teraz ogoleni i ładni, tylko zarośnięci, widać na ich twarzy trudy wojny. Ciekawe, czy dostaną też jakieś nowe komentarze, w sensie kwestie głosowe. Jeżeli chodzi o broń, twórcy wezmą kilka klasycznych egzemplarzy z trybu Portal i dostosują je tak, aby pasowały pod kątem rozgrywki i mechaniki do części 2042. Ulepszono także różne aspekty animacji żołnierzy, w tym przypadku pokazano, jak wygląda nowy bieg. I będzie też w końcu porządny scoreboard. I kończąc powiem tak. Rozumiem, że grę trzeba wspierać i rozumiem też, że twórcy chcą ulepszać swój produkt, ale rozumiem też, jakie nastroje przejawiają fani gry, no przynajmniej ci, którzy się jeszcze ostali na polu walki i po prostu mam nadzieję, że doświadczenie, jakim była i w sumie jest ta produkcja, spowoduje, że wszyscy będą mądrzejsi o tę lekcję. A to, czego kto nauczył się w tym przypadku, jest rzeczą indywidualną i szczerze w to wierzę, że zdążyliście wyciągnąć już swoje wnioski. Tak czy inaczej kibicuję, bo świat growy bez porządnej odsłony serii Battlefield wydaje mi się osobiście taki po prostu smutny i pusty. Pierwszy sezon w BF 2042 zaczyna się w przyszłym miesiącu. We know it's not enough and we know we need to keep doing more. The lunar pyramid stirs to the Leviathan's call. It manifests our deepest regrets. A skoro mowa o strzelankach i sezonach, to w Destiny 2 właśnie ruszył 17. sezon, a w nim statek poprzedniego imperatora kombinatu, czyli Kalusa, powrócił w okolice Księżyca i zaczęły się na nim dziać, na tym statku, różne dziwne rzeczy, a dokładnie pojawiły się tam nowe koszmary, które zgadliście, musimy zażegnać dzięki naszym mocom, arsenałowi broni palnej oraz energetyczno-laserowej. Dodatkowo także zaktualizowano podklasę słoneczną do systemu 3.0. Ogólnie piękna rozwałka w epickim stylu, no i faktycznie o Destiny można powiedzieć wiele rzeczy, ale to, co oferuje aktualnie gra, bardzo mocno haczy o sufit tego, co ogólnie stworzono dotychczas w temacie gier strzelanek MMO. Dodatek Sezon Udręczonych jest do kupienia osobno lub wchodzi w skład edycji specjalnej Królowa Wiedźma. A skoro mowa o kosmosie, to No Man's Sky otrzymało kolejny darmowy update, tym razem do gry wrzucono wielkie lewiatany. Chodzi tutaj o taki specjalny rodzaj ekspedycji, w której naszym zadaniem jest wyrwanie się z dziwnej pętli czasowej i co ciekawe dorzucono tutaj mechaniki roguelike. Pamiętajcie też, że te ekspedycje będą dostępne przez kolejne 6 tygodni, więc jeśli chcecie je sprawdzić, o co tam chodzi, no to nie czekajcie do ostatniej chwili, bo może być za późno. Potwierdzono datę premiery The Lord of the Rings Gollum. 1 września się to wydarzy, więc sorry wszyscy ci, którzy otworzą w tym samym momencie kolejny rok szkolny, najpierw obowiązki, a potem można szukać pierścienia. A jeśli jeszcze nie jesteście zdecydowani, czy wybierzecie się do Hogwartu, nowy krótki spot pokazuje, jak gra będzie wykorzystywała moc PS5 i dobroć pada DualSense. W skrócie całkowicie, czyli będą haptyczne wibracje, adaptacyjne rzucanie magią i świetlna pomoc wizualna. Będzie 3D audio, możliwość wybrania trybu graficznego i wszystko będzie się oczywiście szybciej ładowało. Czyli tak zwany nowy standard w grach, do którego już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Jaram się, pomimo że nie jestem jakimś super fanem marki, ale jestem bardzo ciekaw, jak ta gra wyjdzie. Przechodzimy teraz do sekcji patrzcie na to, jakie to będzie fajne. Zaczęło się zajawianie Call of Duty Modern Warfare 2. Na razie pokazano tylko jakiś taki port i płynący kontenerowiec pod mostem z naciągniętą na pokład plandeką, z taką piękną grafiką. Ale muszę przyznać, że w przypadku tej odsłony Call of Duty to faktycznie nie potrzebuję dodatkowej zachęty. 28 października będę grał grę. 15 czerwca pojawi się pierwsze duże rozszerzenie do Oli Oli World. W tym przypadku pojawią się kosmici, co przekłada się na porywające nas promienie UFO, nowe wyzwania, trasy, sprzęt i, co logiczne, jeszcze większą ilość miejscówek, na których możemy ścierać swoją deskę i kółka. Na 9 września przewidziana jest premiera JoJo's Adventure All-Star Battle R, czyli jest to taki swoisty remaster gry z 2012 roku z PS3. Jeśli nie ogarniacie, o co chodzi z JoJo, no to polecam wam obczaić sobie serial na Netflixie. Ta seria jest tak odjechana, że albo wam to totalnie siądzie i to kupicie, co tam się dzieje, albo odbijecie się od niej i nie będziecie w ogóle spoglądać się za plecy. Ja się wkręciłem, przyznam. I o grze Spider-Hack, w której neonowe pająki sieją neonowy chaos na neonowych arenach w takt neonowej muzyki. Jest taka, to jest potwierdzone. Wspominałem już ostatnio, a dorzucono ostatnio nowy neonowy materiał zajawiający, jak potencjalnie będą wyglądać potyczki w trybie multiplayer. Obczajcie, takie w sumie to zabawne, może kiedyś na streamie w to pogramy. Wydaje się to całkiem taką spoko imprezową gierką. Wiem też, że na nową produkcję twórców Until Dawn, czyli na The Quarry, wielu z was czeka. Gra jest takim mocnym horrorem, mrożącą krew w żyłach przygodą przy wyłączonym świetle, tego typu zabawa, w której 9 opiekunów szkolnej wycieczki odpala pożegnalną imprezę w opuszczonym ośrodku. A lipa polega na tym, że rozpoczyna się sezon polowań, a to oni są zwierzyną. Cytując jednego z twórców. Obczajcie sobie materiał, link u góry, bo gra ma podobny schemat jak Until Dawn, ale widać duży progres, nie tylko graficzny, ale także w klimacie, który dało się tutaj twórcom uzyskać. I co ciekawe, jest taka jedna opcja w grze, która przewiduje, że odpalimy ją sobie w tak zwanym Movie Mode i w ogóle nie musimy grać i możemy sobie ją skonsumować, tę grę, jako film. Ewentualnie można na przykład też ustawić sobie poszczególnym bohaterom jakieś cechy, co oczywiście będzie miało wpływ na ich zachowanie podczas przygody. Ciekawe. Premiera gry już 10 czerwca, jednak multiplayer, jak się okazuje, nie będzie dostępny na start, dojedzie jakiś czas później. I na koniec, z racji tego, że mijający tydzień oznaczał wysyp ogromnej ilości rzeczy związanych ze światem Gwiezdnych Wojen, potwierdzono na twardo kontynuację Jedi Upadły Zakon. Druga część nosi nazwę Survivor. Gra kontynuuje przygody Kala Kestusa, a biorąc pod uwagę to, że linia czasowa serialu Obi-Wan, tego najnowszego, i gry nowej gdzieś tam oscyluje w swojej okolicy, myślę, że jest to dodatkowy powód, aby grę w przyszłości sprawdzić. Plus, czy wszyscy widzieliście Sephiroth'a na końcu? Ja wiem, że to nie był Sephiroth w tym Bacta-tanku, ale trochę był. Tak mam przynajmniej wrażenie. Niech moc będzie z tobą. A, i Obi-Wan Kenobi też jest dostępny w Fortnite, więc jak ktoś potrzebuje, to nie są to droidy, których szukacie. I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca PS News. Tradycyjnie dziękuję Wam za poświęcony nam czas. Wpadajcie na nasze streamy, bo ostatni, na którym sprawdzaliśmy Kangurka Kao i Świnkę Pepe, był iście epicki. Śmiechu było co niemiara i ewidentnie nasze spotkania mają tendencję zwyżkową pod każdym kątem. Jakości, walorów informacyjnych, plus dołączając do naszej społeczności na streamach, stajecie się automatycznie koneserami. Więc przybijam Wam żółwika, widzimy się na live we wtorek o 18:00, jeszcze obczaję, w co będziemy grać. Spokojnego tygodnia życzę i do zobaczenia. Cześć!